środę w ponad 150 miastach w Polsce odbyły się społeczne protesty przeciwko nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. W Radomiu pod budynkiem Sądu Okręgowego pojawiło się kilkaset osób. Dzisiejsze spotkanie chciałem zacząć od takiego krótkiego wstępu, od artykułu 32 Konstytucji. Wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Przez ostatnie 4 lata doszły nowe grupy obywateli i obywatelek, które są wykluczane lub marginalizowane przez rządzącą partię. Do osób, które są zastraszane, dołączyli niedawno polscy sędziowie. Klub Prawa i Sprawiedliwości złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Projekt zakłada możliwość dyscyplinowania sędziów i odwoływania z zawodu tych, którzy będą podważali działania nowej Krajowej Rady Sądownictwa czy innych sędziów.